Podobno, kiedy nie możemy spać, to znaczy, że w tej samej chwili żyjemy w czyichś snach. To bezsenność, kiedy chcesz odpłynąć, zamknąć oczy i to uczucie, że w tym samym momencie twoja dusza spotyka się z kimś w jego intymnym, małym świecie. Noce. Choć podobne są do siebie, one dobre są na wszystko. Do prowadzenia niekończących się rozmów, do odpoczynku, do seksu, do wspominania, do rachunku sumienia, do układania sobie życia nieraz od nowa, czy sklejania siebie z pokruszonych łupin codzienności. Noce. One dobre są do wszystkiego. A ten stan, kiedy jesteś ty, jest ona, przeszywająca na wskroś cisza, która pozwala, by ci było łatwiej odnaleźć siebie, odnaleźć swoje ja, swoją duszę, swoją prawdę. I w środku ciebie to uczucie, które głaszcze cię i tuli, a które zrodziło się ze spotkania, od którego nikt nie oczekiwał fajerwerków, a nie cudów.